Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Evolve Stage 2. Witajcie moi drodzy. Dobrze, słuchajcie, ostatnio grałem strasznie dużo potworami, no i postanowiłem dzisiaj to troszeczkę odmienić, ponieważ zerknąłem sobie na rozgrywkę z drugiej strony, a więc ze strony łowców, jak to wygląda. No i słuchajcie, wygląda to bardzo interesująco. Oczywiście bardzo ciekawa odmiana dla mnie. Chociaż, słuchajcie, no nie jest to mój ulubiony rodzaj rozgrywki, ponieważ ja jednak jestem typem samotnika i wolałbym właśnie grać potworem, a nie musieć polegać na nie wiadomo, na ludziach tak właściwie nie wiadomo skąd. No cóż, słuchajcie, moją ulubioną klasą jak na razie łowcy jest szturmowiec, który naprawdę potrafi zadać ogromne obrażenia potworom. No ale słuchajcie, rozgrywka wygląda różnie. Różnie, wszystko zależy od tego, jakich mamy ludzi w ekipie. No cóż, słuchajcie, tyle słowem wstępu, a teraz zapraszam was na mecze. Ah yes, Slim, the bravest man on the team. After Markov, of course. Brave, you got the wrong guy. No, I have seen you fight. You run straight at the beast, firing all the while. It's not bravery, man. The shotgun's range is about 2 feet. That is the only difference between bravery and cowardice, my friend. Range. Okej, moi drodzy. A więc słuchajcie, gramy sobie szturmowcem. A dokładnie Blitzmarkowem. On ma taki bardzo fajny Tesla Gun, to się chyba nazywa. Jest taki karabin, który strzela piorunami i zadaje bardzo, bardzo dużo obrażenia na stosunkowo niewielkim dystansie. O kurde, zawsze mi się włącza ten Steam. No i ma też zwykły karabin szturmowy. O, wygląda to tak. A tu mamy dużo groźniejszą zabaweczkę. Co jeszcze tu mamy? Mamy, słuchajcie, miny, które możemy tutaj sobie na przykład porozrzucać z nadzieją, że coś w nie wlezie. Mamy też barierę. Znaczy barierę. Dodatkową ochronę. Dobra. No i słuchajcie, naszym zadaniem jest przede wszystkim ubicie tego potwora. To jest oczywiście Gorgona, którą musimy ubić. Gorgona nie jest łatwym przeciwnikiem. Może stanowić spory problem. Dodatkowo Gorgony są bardzo szybkie. Potrafią bardzo daleko skakać. I trzeba o tym pamiętać. Dobra, rozrzućmy tu parę min. No słuchajcie, mamy tutaj stosunkowo świeże ślady. Gorgony. Kurde. Trzeba tu pomóc. Dobra, już ewoluowała. Dobra, mamy wyższy skok na jetpacku. Przydałby się tu jakiś skan. Powiem szczerze. Cholerna flora, fauna tej przeklętej planety. Dobra, gdzie my tu kogoś mamy? Czyżby tutaj coś? Śmieję wątpić. Mamy go. Monster down. Nah, we still got this.
this ain't big enough to be afraid of yet. Gdzie jesteś, paskuda? Tam jest paskuda. Dzień dobry. Nie to. Zżeryj front, szmato. Ta jest. Co, lubisz to? Ach. Została tylko Daisy? Naprawdę? Fuck, zginąłem. Naprawdę, wszyscy leżymy? Zaraz Daisy dobije i będzie koniec. Kurde, dopadła nas. We'll make it out of here, Maggie. What? This won't end like Factor. We'll save these people. Get back to civilization. You don't know that. You're just trying to make me feel better. Is it working? A little. Okej, moi drodzy. Dobrze, słuchajcie. Dzisiaj zagramy sobie... Teraz zagramy sobie Maggie, która jest traperką. No i ma też swojego piesa. A więc Daisy, która jest piątym członkiem tak jakby drużyny, ponieważ też może podnosić poległych. I do tego jeszcze możemy rozkładać sobie harpuny, które będą spowalniać. Dobra. Tamtą stronę pędźmy. Dobra, mogę zostawić sobie maksymalnie 3 harpuny. Dobra. Już? Gdzie jesteś? Daj smucić! Chyba słuchajcie, ja na razie swoje zrobiłem. Wow! Kurde, ale walą! No, zajdzie ten pistolecik maszynowy, niewiele robi. Temu potworowi. Dobra, Daisy tam ładnie podnosi. Dobra, chyba nam zwiał. Niedoczekanie twoje. Tu mamy buffa.
Tak. Chyba więcej paliwa. Kurde, ci tu mordują. Mamy ślady. Dobra, gdzie jesteś? Skubańcy, co? Gdzieś tam. The monster has evolved. Kurde, to niedobrze. Okay, stage 2. Good news is, most of these fights end before the thing gets to stage 3. Widziałem go przez moment. On tu się kręci. Dobra. Zamknęli go. Ja pierdziele, co tu się dzieje? Podnieście mnie ktoś. Dobra, zginąłem. Naprawdę wszyscy leżą? Koleś, musisz wytrzymać minutę. Jeszcze może Daisy coś tam da radę. Nie, padnie zaraz. Uciekaj! 30 sekund, no. Będziemy mieli kolejnego dropa. Kurde, ale nas rozwalił szybko. Tam jest, idzie po ciebie. Schowaj się! Uciekaj, uciekaj! No 3 sekundy! Dobra, mamy zrzut. Dobra, idzie odciecz. Visual on the monster. It's about, I don't know, hard to gauge out here. Far. Now, take it out now. Salt guard. Hunter returns to the hang on. Switching to trank, dog. Dobra. Harpuny rozstawione. Cholera, to nie ten. Teraz spokojnie. Kurde, to nic nie dają, to rozwala bez większych problemów. Ja pierdzielę. Cholera, wygrał.
Okay, you all know what the stakes are. Stakes are delicious. You all know what you need to do. Find the monster, kill it. And you all know what happens if we mess this up. We die, along with everyone else. Then let's not waste any time, people. Okay, moi drodzy. A więc słuchajcie, gramy sobie szturmowcem Blitz Markowem. A naszym celem jest upolowanie Elder Krakena. Tak więc starożytnego Krakena, tak można powiedzieć. Starego, starożytnego. Moim zdaniem jest on mniej groźny od zwykłego Krakena. 200 metrów stąd. Daleko nam uciekł. Kawał drogi. Help us out. Find the monster. Dobra. Crow wysłał swojego ptaszora na poszukiwania paskudnika. Co ja, może bym zaszedł go z tej strony spróbował, co? Warto, myślę, patrzeć w powietrze, bo coś tam trzmychnęło. I see our quarry, but it does not see us, I think. Tam gdzieś jest. Blitzer here, stick in pairs. I'm under attack! No, lecisz. Mamy go. Dobra. Monster trap. Dzień dobry panu. Łap te miny! Tak jest! Boli, co? Zdychaj! Chodź tu. Za nim. Za skubańcem. Straciliśmy medyka niestety. A za 20 parę sekund nam tutaj powróci on. Do żywych. Ładnie żeśmy go pokieroszowali. Będzie nasz. Tak coś czuję. Dobra. Medyk wrócił. Tak, wrócił. Dome ready. Come on, Gobi. Yeah, Gobi found it. Monster domed. Darker than my sights. Dobra, widzę go. Dzień dobry. Ryją! Ta jest! Padasz! Ale ucieka. Dorwali go! Pięknie! Mamy go! Oj, ale nie była to łatwa walka ze skubańcem.
Last, you remember what we talked about? Yes. We kill this monster, you're not going to try and use that glove thing on it, right? I will not try to resurrect the monster. Okay, because you gave me a look there a minute ago like you were going to try it. But we have yet to study a living monster. Think what it could tell us. It would tell me you brought back a monster we just busted our ass to kill. And I would tell you I was very upset, and I don't think either of us would like that. Do you? No. No. Okay, I trust you. You don't gotta sulk about it. Fine. Dobrze, moi drodzy. A więc słuchajcie, gramy Bucketem. Bucket to jest robocik, który jest wyposażony w wyrzutnię rakiet, pełni rolę... pełni sobie rolę wsparcia. Można dostawać wieżyczki. I ogólnie parę ciekawych rzeczy może robić. Na przykład może dorzucać swoim towarzyszom tarczę, może odnawiać. Znaczy sprawiać, że od razu odnowią się umiejętności naszych naszych członków drużyny. No i słuchajcie, i pędzimy. Pędzimy przed siebie, mamy Daisy, która jest bardzo fajnym pieskiem, która może nas tutaj ładnie podnosić, jeśli padniemy w czasie walki. Myślę, że warto byłoby tutaj porozstawić parę wieżyczek. Dobra. Mamy ślady. A więc to dobry objaw. Jest przed nami. A więc jest tu gdzieś tuż, bo... O, właśnie. Dobra, dorwaliśmy typa. Dobra, naszym przeciwnikiem jest oczywiście Goliat. Nie wiem, czy czasem nie zapomniałem o tym wspomnieć. Dobra, umówić tam niego. Palić! Podnosić. Tam jest. A więc za nim. Kurde, to niedobrze. Chyba troszkę go poharataliśmy w tej walce. Tak, tutaj ewoluował. No lecisz! Kurde, lecę. A jest.
O, umieram. No niestety. Padłem. Minutę muszę czekać. Dobra, jestem. Wow! Co ja tu robię w ogóle? Jakim cudem? Tak, nie ogarniam. Ach. Skubany. No i co dostała Daisy? Przerąbane. No i Daisy zaraz spadnie i będzie pozamiatane. So is everyone from Bode's world an insect man? Nope. We got insect women, too. Really, aliens? How come I never heard about this? It ain't like that, kid. We were an experiment. Secret weapon, help win the war. I was a man. We were all men. Wait, you're a human being? Still am. Well, you put my DNA through an auto dock, and it sort of shrugs and gives up. This is the craziest thing I ever heard. You're like a crazy mutant man bug. Yep. Makes fighting monsters easier, though. Dobrze, moi drodzy. A więc, słuchajcie, gramy Slimem, który jest lekarzem. No i słuchajcie, polujemy na Elder Krakena. Ciekawa broń. Muszę przyznać. A co to robi? A, to jest chyba granatnik. Tak. Dobra, mamy muchę, która leczy i mamy jeszcze boost. A, który działa obszarowo wokół naszej postaci. O, zostawcie mnie, małpoludy. Dobra, pędzimy. Ciekawy jest ten pistolecik, muszę przyznać. Działa troszkę jak strzelba, ale... Tak dosyć nietypowo się z tego strzela. Troszkę jak z pistoletu, ale troszkę jak ze strzelby. A, możemy robić po prostu coś takiego. To jest dobra zdolność. Bo możemy sobie spokojnie leczyć na odległość. Tam jest hen daleko. No, spokojnie. Jak tam życie naszych towarzyszy? Dobrze. Na razie. Cholera! Daisy, ratuj! Dzięki. Kurde, wlazłem na tę cholerną roślinę. Monster, you're gonna die! I hope.
Much better. Wszyscy leżą? Fuck. Monster wins. Okej, moi drodzy, no cóż, mam nadzieję, że te mecze, jak i cały ten odcinek wam się podobał. Dziękuję wam za wszystkie wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje. Nie zapominajcie o playlistach w prawym górnym rogu. No i cóż, na razie, cześć, czołem, ciao, do następnego.